Zainspirowany waszymi komentarzami postanowiłem, że dzisiaj zrobimy to, co potrafimy najlepiej, czyli bez żadnych challenge, bez po prostu niczego, zagramy sobie w Champion Division zwykłe duele na tym najwyższym poziomie. Powiem wam, że dawno nie grałem w Geogessera, niestety przez to, że miałem trudności z komputerem, nie wiem czy oglądaliście odcinek na Maxie HD, ale taka oto pierdoła mi się rozwaliła i po prostu czekałem 4 dni, aż przyjdzie kolejna nowiutka część. Stąd też nie było odcinków. Dlatego czuję dzisiaj niesamowity spadek elo. Ale to dobrze, bo chyba w Champion Division jeszcze nie zasłużyłem, żeby być. Słuchajcie, teraz kilka dni nie było odcinka, więc jak możecie taką głupią łapę w górę zostawić, to byłoby mi bardzo miło, bo po prostu, żeby zasięg znowu wrócił na właściwe tory. I jeżeli lubisz content geograficzny, to możesz subskrybować wraz z dzwonkiem, bo my wracamy do aktywności. Pierdu, pierdu, lecimy, duele. Dobra, zobaczmy, kto pierwszy sprawi, że spadnę z Champion Division. Bardzo mnie to ciekawi. I zagramy z Herim. On ma 894 elo, także no nie jest to najwyższa możliwa... Najwyższy możliwy poziom. Dobra, zobaczymy, jak po tak długiej przerwie będę sobie dawał radę z tymi ludźmi. Mamy tutaj Maramo. Coś, co wygląda jak jakaś Szwecja, Finlandia, coś takiego. Te słupy są bardzo fińskie, bym powiedział. Ale no nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, chociaż są żółte blachy. Czy to jest Luksemburg? Luksemburg ma takie... Wow, pierwszy przykład już ciężki, ale ten z tyłu nie ma żółtych blach. Okej, widzicie, chwilę nie grałem, już taka lipa. Nie no, są domki nie tak jak w Luksemburgu. Architektura jest taka bardziej jakaś szwedzka, bym szedł, no. Ale Maramo, gdzie jest Maramo w Finlandii? W Szwecji, przepraszam. Boję się, że tego nie ma szans znaleźć, bo tam były 3 km, więc raczej stałem, że to jest małe miejsce i raczej bym na ten moment szedł w środkową Szwecję. Ciekawe, co tutaj da mój przeciwnik, ale te żółte blachy, wow! Czemu on w Szwecji ma żółte blachy? Okej, mój przeciwnik postanawia strzelać, no to strzelać i ja muszę. Pójdę w tą środkową Szwecję, ale coś mi tu nie gra, coś mi ewidentnie nie gra. Dobra, zobaczmy. Nie, to była po prostu, on poszedł w Sztokholm, ja troszeczkę wyżej, więc zabiera mi 263 punktów, ale to jeszcze nie koniec świata. Koniec świata może być tutaj, ale wcale nie musi. Dobra, mamy... Język japoński. Mamy kamerę drugiej generacji, czyli jesteśmy w Japonii. Ale w jakiej części Japonii? To już takie łatwe nie będzie. Tak, to nie jest język koreański, tylko japoński. Śmierdzi mi tu takim południem, chociaż jakby to było Hokkaido, nie zdziwiłbym się, ale w Hokkaido bym raczej nie szedł. Dobrze, to są jeszcze rundy bez mnożnika, bo tutaj no nie możemy aż tak dużo stracić, bo jeszcze jest healing. No ale z obecną moją formą może być różnie. Okej, mój przeciwnik strzela. I w jaką tu część Japonii pójść? Kurde, dziwna ta Japonia. Nie wiem, wiecie co, pójdę tak... Tak gdzieś tutaj, nie? Normalnie mógłbym spróbować jeszcze bardziej na południe, ale strzelam tutaj, w Nagoję. Nie, to jednak była północniejsza część, więc znowu mój przeciwnik był bliżej, a wali po prostu w stolicę. Dał tutaj w okolice Tokio. No i dobra, tym razem był znowu bliżej. Mamy tutaj słońce mocno na północ, czyli jesteśmy na południowej hemisferze. Czarne auto, czyli jesteśmy w Argentynie raczej bym powiedział. Czy to może być Peru? Kurde, dawno nie grałem i teraz nie mam pewności. To może być Peru, dobra. Ale wydaje mi się, że raczej Argentyna. Zaryzykujmy, pójdźmy w te rejony Argentyny i zobaczymy, co zrobi mój przeciwnik. On dał w Santiago, ale znowu jest bliżej, ja pierdzielę. Nie, ten gościu mnie denerwuje, dał zły kraj, a i tak jest bliżej. No dobra, tutaj dla odmiany Republika Południowej Afryki, drugiej generacji kamera. Ruch jest też lewostronny bodajże, no tak, to jest typowa Afryka. Tylko gdzie w tej Afryce? Raczej bym stawiał, że gdzieś... Te tereny Afryki. Zobaczmy, jak bliżej będzie mój oponent. Ojojoj, on dał w Argentynę! Wow, no to przyjacielu, to jestem mega zdziwiony, że tutaj nie dał Afryki. Wow, no to teraz healing i prawdopodobnie wrócimy do maksa. Nasz przeciwnik nie. Jest Biszkek napisane, więc Biszkek jest stolicą oczywiście Kirgistanu. Także my wracamy do maksa, a przeciwnik, ciekawy czy też wraca, widział Biszkek, dał. On do maksa nie mógł wrócić, ale my wracamy i mamy dwa razy więcej punktów. Półtora damage'u i mamy rundę prawdopodobnie w Botswanie z tego co widzę. Słońce jest ostro na północ, architektura też jest taka jak w Botswanie, więc idę w Botswanę.
Okej, to było bliżej północy. Tym razem my byliśmy o ciupinkę w lepszym miejscu, także zabieramy mu punkty. Przeciwnik starał się wywrzeć presję i znowu jesteśmy w Botswanie. Wow, Botswana nas nie odpuszcza. Zobaczcie to. 100% Botswana. Pewnie przeciwnik strzeli w 3, 2, 1. Zawiódł mnie. Dobra, teraz jednak strzelił. No dobra, no na bank to jest Botswana, tylko jaka część? To może być taka bardziej susza. Gdzieś tutaj, spróbuję. Wow! Piękny strzał, a gościu dał po prostu w stolicę. Trochę mu punktów zabierzemy i cieszę się, bo gościu wali, wiecie, jak taki typowy bot. Po prostu widzi dany kraj i wali w stolicę. A to nie była stolica, były tereny o wiele suchsze, więc w tym przypadku nasz strzał był o wiele lepszy. A teraz jesteśmy prawdopodobnie w Norwegii. Tak jest, jest to Norwegia i wiecie co, pójdę gdzieś w terytorium Oslo, bo czemu by nie. Okej, my byliśmy znowu ciupinkę bliżej, ale to nie na tyle, żeby wygrać z nim. No nie, jak gościu weźmie jakiś prosty przykład będzie miał, a ja się kompletnie pomylę i ze mną wygra, to będzie smutek roku. A tutaj mamy jakiś dziwny kraj, czy to może być Polska? Zobaczcie, są flagi jakby Polski. Nie, dobra, nie chcę mi się trollować. Okej, jest wiadomo, że runda w Indonezji, tylko jaka część Indonezji? Wiecie, jak dobry jestem z azjatyckich krajów, więc na pewno będę wiedział. Kurczę, czy to może być ta Java? Chyba nie, ale też myślę, że może być. Tutaj tak naprawdę, jakbyśmy byli już troszeczkę bliżej, to byśmy z nim wygrali. Nie wiem, nie znam się na tym języku. Raczej myślę, że... Pójdźmy gdzieś w te terytoria, to też może być spokojnie ta część Indonezji. No ale zobaczymy, kto będzie bliżej. To była po prostu Jakarta, także... Znaczy Jakarta nie była, było bardzo blisko, także przeciwnik był bliżej. No i tym razem on zabiera mi punkty. Także no nie jest kolorowo, jak to bonus mówił, na łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Dobra, kolejny kraj i co tutaj? Mamy czarne auto, co raczej wskazuje nam na Argentinę, Reginę. Czy są blachy rejestracyjne argentyńskie? Są. Fajnie byłoby Hipodromo La Punta poznać jeszcze w miarę region tej Argentyny. Raczej stawiam, że jest północniejszy, ale gdzie dokładnie to kurczę nie wiem. Dobra, tutaj może będzie jakiś znak na coś. O, może taki znak by nas podratował. Val Dolores, Monte Oro, okej. Tutaj spróbujmy coś znaleźć, on już strzela. Bo gdzie jest Val Dolores? Tak, to się tak nazywa. San Monte. Kurde, nie widzę tego. Val Dolores. Gorzej, jak to gdzieś na południu i on to zna. Oj! On dał O, patrzcie, byliśmy praktycznie w dobrym miejscu. Okej, wygrywamy, bo ziomek nie widzi, czemu dał w Puerto Rico. Jak to w ogóle Puerto Rico nie było, bo tam były blachy argentyńskie. Nice, plus 7 punktów i o dziwo umacniamy się w Champion Division. Mamy swój pik formy, 4 jedyneczki, miejsce 333 na świecie, także wow, wygląda to naprawdę dumnie. Zobaczmy, kto będzie kolejnym przeciwnikiem w naszym rajdzie, ale coś czuję, że spadniemy z tego Champion Division dzisiaj, bo naprawdę nie czuję aż na tyle mocy, no ale ten przeciwnik był też nie jakiś mistrzowski. A tutaj już zapowiada się na lepszego grajka. Shadows ma prawie 1 KL, także wow, tutaj myślę, że będzie pojedynek mocny. Nagrywanie włączone, włączone i kurde, ciężki przykład się zapowiada. Myślę, że to jest Kolumbia po tym, co zobaczyłem na samym starcie. W sensie wygląda to jak Kolumbia, ale to nie ma pewności. Spróbujmy coś znaleźć, bo raczej widok nie napawa ku temu, żeby szybko strzelać. Chociaż tutaj jest jeszcze bez mnożnika, więc nas nie wyeliminuje w razie czego, gdyby nawet znalazł 5K. On już strzela, także no cóż, ja od razu walnę, że jesteśmy gdzieś... w tych rejonach Kolumbii, może jeszcze pojedźmy i coś uda mi się zmienić, chociaż nie sądzę, idę w to co myślę, czy to jest Kolumbia? Aj, to był Meksyk, ale gościu dał Kambodżę, kurde, szkoda, to mógł być Meksyk. No dobra, zabieramy mu pierwsze punkty, co najważniejsze, byliśmy o wiele bliżej i mamy tutaj dla odmiany Botswanę. Ej, Botswana nie chce, czy to, o, to może być Swaziland z tymi pasami, ale raczej Botswana. Bym powiedział, że jesteśmy w Botswanie raczej, bo są strasznie suche tereny, no. Raczej to jest Botswana, chociaż strasznie te drogi wyglądają tak jak na przykład w Swazji, ale nie, w Swazji nie ma takich regionów. Tak, to jest Botswana i wiecie co? Ostatnio oddało, więc spróbuję znowu gdzieś bardziej tu uderzyć w tej Botswanie.
O nie, on dał w RPA, no i był bliżej od nas. Gdybym dał w stolicy, byłbym bliżej, ale dobra, tutaj jeszcze healing nas może uratować, więc mogłem sobie zaryzykować z jakimś odważniejszym guessem. Okej, CDMX, czyli mamy typowe taksówki, które są w stolicy tego kraju. Ja od razu strzelam, przeciwnik też to wiedział, bo to jest oczywiste. Ale runda czwarta już taka oczywista może nie być, bo jesteśmy w miejscu, jakim jest Turcja chyba. Tak jest, Turcja, znak dur zamiast stopu, typowo turecki. I gdzie w tej Turcji może być? Są tereny górzyste, więc raczej bym nie w stronę europejską. Gdzieś prędzej tutaj bym szedł, że jesteśmy. To było, zobaczcie, w ogóle praktycznie na granicy, także mogłem jeszcze bardziej pójść na wschód. Czułem, że to raczej nie jest europejska strona, ale nie chciałem, kurczę, wiecie, aż tak bardzo ryzykować. Dobra, tutaj szybko będę wiedział kraj, od razu strzelam. A kraj jest nieoczywisty, gdzieś w Europie raczej. No dobra, bo my też potrzebujemy punktów, tak jak i on, to możemy chwilę sobie dać. Zimmer, pizzeria, czy to są Włochy po prostu? .si? A Słowenia, dobra, SI, bo przez chwilę straciłem tak jakby rozum, co to jest SI. Pewnie jesteśmy gdzieś tutaj, skoro jest flaga, skoro był język włoski, więc myślę, że możemy być gdzieś w tych rejonach w ogóle, Słowenii. Aha, byliśmy bardziej w tych. Dobra, on też to wiedział, także my wracamy do maksa i przeciwnik też. No dobra, zobaczmy kolejne miejsce, jakim jest chyba Dania z tego, co widzę. A może i nie być Dania. Dobra, spróbujmy coś znaleźć, skoro przeciwnik nie strzela. Nie, to jest typowo duński znak, więc myślę, że strzela. Będę gdzieś w regiony Kopenhagi. Przeciwnik strzela. Może myśli, że nie wiem, że jesteśmy w Danii. Ja wiem to, stary. Dobra, dajmy gdzieś bliżej Odense. Tak jak i on zresztą. Byliśmy o ciupinkę bliżej, ale to bez różnic. No i mamy double damage. I czyżby to była runda w Singapurze? Chociaż w sumie to nie musi być Singapur. On już strzela. Ale kurde, nie wydaje mi się, że to by był Singapur. No, raczej nie. Kurde. To raczej Malezja. I wiecie co? Pójdę w Johor. A to może być Kuala Lumpur. Tak, to była Kuala Lumpur. A ten poszedł w Singapur. Ja wiedziałem, że on poszedł w Singapur. On jest słabym graczem. Bo aby co zobaczył taką architekturę i myśli, że to ten. Gdybym miał sekundę więcej, to bym znalazł, że to Kuala Lumpur. Kurde, szkoda, no ale wiadomo, no gramy z typowymi gościami, którzy widzą i bęk, walu w stolicę. W sensie, no tutaj Singapur też miałem w pierwszej chwili na myśli, ale później dużo rzeczy się nie zgadzało na Singapur. Dobra, to natomiast jest Tajwan, co zresztą widać, bo są typowo tajwańskie znaki, tylko jaka część Tajwanu? Raczej pójdę na spokojnie tutaj w środkową. Myślę, że nawet gdzieś bardziej tutaj, bo to może być Taipei. Tak jest, to było bardziej, trzeba było w środkowo, także brawo dla ziomka, bo w tym wypadku zabiera mi sporą ilość punktów, znalazł to miejsce. I rzeczywiście tak mogło być, także gratki, bo to nie był aż taki łatwy przykład. A czy ten będzie... A, co to jest? Tutaj mamy prawdopodobnie jakąś Norwegię, Finlandię, Szwecję. Nie, to jest Norwegia, bo były zielone znaki na aucie. Tak, no i jak to jest Norwegia, to raczej pójdę gdzieś w tą stronę Norwegii. Tak, to było Lillehammer. Gościu poszedł w Trondheim, także my w tym wypadku zabieramy mu już dość sporo, bo 1500 punktów, także wow. Ja dałem w środek, bo czułem, że to są takie środkowe bardziej tereny. Kolejny kraj i tutaj już łatwo nie będzie, bo to jest, moi drodzy, Kanada albo Stany. O, choroba jasna. To jest coś, czego ja nie cierpię, szczerze wam powiem. Ej, czy to są jakieś takie... rejestracje, kurde, raczej powinienem je znać. To są chyba amerykańskie rejestracje. No to jestem szczerze w czterech literach, bo Stany Zjednoczone to jest najgorszy klimat dla mnie. I to nie wygląda jak taki północny Stany, szczerze. Bardziej bym, chociaż są górzyste. Kurde, ciężki tutaj zapowiada się temat, wam powiem, w tych Stanach. Speed limit, co oznacza, że jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie byłoby... tak samo napisane, tylko że byłoby maksimum zamiast speed limit, także na pewno są to Stany. Jaki stan? Gdybyśmy znaleźli stan, on też chyba szuka stanu, bo tylko i wyłącznie stan, może okej, on już strzela, więc no nie jest kolorowo. To raczej, kurczę, jakieś dziwne te stany. Nie mam pojęcia. Pójdę, że jesteśmy gdzieś w tych rejonach. Może gdzieś tu bardziej. Wow, to był Waszyngton. Wygrał. Szkoda. Właśnie strasznie to była dziwna miejscówka. No niestety, bywa, że i tak. Trochę mi rzeczy nie pasowało i minus 23 punkty. Jezu, dlaczego musimy grać z takimi ludźmi? Dajcie kogoś na poziomie 1K plus elo. No ale brawo, bo tutaj dałem ciała trochę. To w ogóle nie wyglądało jak ta część Stanów. No cóż, niestety nie zawsze się da wygrywać, ale 23 punkty. Daj ta spokój, to tak boli, że głowa mała. Zobaczcie, kto kolejnym przeciwnikiem.
I tutaj zagramy z gościem, który ma 1100, więc spoko. Bo tutaj my możemy troszkę wrócić, zobaczymy jak nam pójdzie. A pierwsza runda jest oczywiście w Republice Południowej Afryki. Tylko gdzie w tym RPA? Pójdę gdzieś taką pewnie środkowo bardziej część. Tak, myślę, że to będzie takie bardziej poprawne. No raczej to nie jest bliżej Cape Town. Czy to może być? Nie, to jest Afryka moim zdaniem. Okej, okay, byliśmy bliżej, on poszedł bliżej Pretorii, a tutaj zabieramy mu już 300 punktów, także git. Fajnie byłoby z takim ziomkiem wygrać, bo tutaj myślę, że trochę byśmy zyskali. Come on, lećmy. Kolejna runda wygląda trochę jak... na pewno europejsko tylko. Czy to jest... O, to jest Wielka Brytania w takim wypadku. Dobra, jesteśmy w Wielkiej Brytanii, bo były żółte blachy z tyłu. Jest język angielski. To gdzie my w tej Wielkiej Brytanii? Czasami na czymś takim są napisane jakieś nazwy miejscowości. .uk. Kurde, nie ma nic tutaj za bardzo napisane, gdzie jesteśmy. No dobra, no wiadomo, że Wielka Brytania, więc pójdę. Ale to nie wygląda jak Londyn, to może być nawet Szkocja. Wiecie co, pójdę gdzieś te rejony Manchesteru bardziej. Wydaje mi się, że to są nawet takie lepsze miejsca. Ej, strzeliłem. Come on, GeoGuessr. Co jest? Ej, co jest? No i co się teraz dzieje? Dobra, działa. O, on to znalazł. Wow. Wow, on to znalazł. Może tam było coś takiego napisane. Gratki, stary. Jeżeli rzeczywiście udało ci się to znaleźć, ale... Patrzcie, co się stało z GeoGuessrem. No, nie, czy działa w końcu? Chyba działa teraz. Mam nadzieję, że on nie dostał jakby przyspieszenia. Bo w innym przypadku nie, chyba nie dostał. Dobra, kolejna runda, zobaczmy gdzie, bo trochę się zdekoncentrowałem przez to, co się stało. A kolejna runda wygląda trochę jak jakiś Europa, ale wiecie, jakaś... O, tak, chyba miałem rację. W sensie to, co sobie w głowie myślałem, że jakaś Czarnogóra, ale raczej Chorwacja tutaj będzie, myślę. Raczej Chorwacja, tak, i pójdę w Chorwację, może gdzieś te tereny. My teraz spróbujmy wywrzeć presję. Okej, wow, to była Chorwacja. Gościu dał w Serbio-Romanie. W Serbię bądź Rumunię. Tutaj ewidentnie chciał te dwa kraje odgro... O nie, Tracker, no nie gadajcie. O, pineche. O ja pierdziele. O ja pierdziele, gdzie to jest? No nie, on już strzela, może miał kiedyś tą miejscówkę. Jak on kiedyś to miał, to jest GG. Ja nawet nie wiem, w co strzelać. Nie wiem w co, w Stany? Jezu, nie wiem. Tu? Ja, on to... Ja pierdzielę, na 1000% gościu to już kiedyś miał. No nie ma szans pójść instant w Cape Town przy czymś takim. Dupa. Niestety, widzę, Bibletum. Raczej, nie no, GG na pewno. Jeszcze mamy Wyspy Mariańskie bodajże. Ależ smutek. Dobra, walę to, czy... Nie, to było jeszcze... A nie, to dobrze, Guam. Także nice, w sumie spoko. My troszkę wróciliśmy, ale będzie już niesamowicie ciężko. Szkoda, że gościu miał ten tracker. Nie pomyślałem przez chwilę nawet o Afryce. Jeszcze nie dał się zastanowić, ale i tak wątpię, że cokolwiek bym znalazł. Mega, mega, mega to było ten... Mocne. Bez szans jakichkolwiek. Zanajam ma tutaj mamy. Okej, okay, czyżby to była jakaś Serbia, Czarnogóra? Mój przeciwnik w tym nie jest dobry, co już zresztą widzieliśmy po ostatnim jego strzale. Ha, to może być znowu jakaś Chorwacja? Dobra, o, nazwa miejscowości. Zupania, Winkowicz Zapad, Autoskola. Kurde, czy to jest północna Macedonia? On już strzela, kurde bele, ciężki przykład. Winkowicz Zupania, ja pierdzielę, nie wiem. Pójdę w północną Macedonię, nic mi lepszego nie przyjdzie. To była Chorwacja jednak, wygrał już. Tak, jest, wygrał, gratulacje, no ale szkoda, bo... No nie, no tamten przykład w RPA, dajcie spokój coś takiego. No cóż, jest jak jest, ale chociaż przez chwilę byłem praktycznie top 300 graczy na świecie, także good. Dzięki za oglądanie, za łapki w górę, suby i do usłyszenia już jutro.